Miłego dnia! Dzień dobry. Co nagrywasz? Przybywam na kawę. No jak ci się spało beze mnie? Byle jak. Ten smrodził, kot łaził. Wiesz, wróciła fatorka o drugiej, to musiałem otworzyć drzwi. No. Byle jak się spało. Bez ciebie. Odosobnienie. Czyli radosne rozstanie się, odejście od osoby. Czy to jest potrzebne? Nie wiem, nie dla wszystkich to. Na pewno radosne każde rozstanie. Z otwartością na to, że przychodzi coś innego, nowego, świeżego. To taki fajny etap. Jeśli jest podejmowane świadomie, to i przyjmowane z radością. Pierwsze odosobnienie miało miejsce 10 lat temu, ale towarzyszyły temu trochę inne okoliczności. Myślę, że tak naprawdę to wtedy ten proces się rozpoczął. Wtedy przyszła powieść, że jest coś więcej i potrzeba odkrywania, kim jestem.
Chatorko, kochana. Przyszłaś mnie odwiedzić? Słońce, kochana. Ewa Bosna. Dobra. Moje urocze poddanie. Już wtedy śmiałam się z Don Quixota, który walczył z wiatrakami. Jeszcze wówczas była we mnie taka potrzeba wewnętrzna zmieniania świata. Dopóki nie przyszło nierozpoznanie wewnętrzne, że rzeczy w istotności, w istności dzieją się tak, jak sobie wykreuję. Nie dzieją się mnie. Dzieją się dla mnie. Dzieją się po to, żeby się w nich rozpoznać i dostrzec, że ja to wszystko, co jest, to w rzeczywistości ja kreuję swój obraz i w otwartości i zgodzie na to, co jest, doświadczam tego, co wysyłam do źródła. Źródło odpowiada mi tym samym. Kiedy pojawiła się gotowość na zmianę, pojawiły się te ręce, niewidzialne ręce, które pomogły przypomnieć sobie siebie, by dotrzeć do źródła. Źródła, którym jestem. I stać się całym oceanem kropel. Wszystkich kropel. Które istnieją też dzięki Tobie. My wszyscy jesteśmy jednością. Oceanem kropel jednego ja. Jednego ja jestem. Pojawiły się niewidzialne ręce w istotach najpierw Michała Sornata, którego oglądałam na YouTubie,
i rozpoznawałam siebie w jego słowach. Zadając sobie różne pytania. A później też pojawiła się Tikali, którą poprosiłam o to, żeby czasami mną potrząsnęła. Tak z Bajorka. Wyszłam na szerokie wody. Płynącej wartko rzeki. Która z radością przemierza życie. Pięć lat temu, kiedy mieszkałam już w Kaletach, leczono mnie na coś zupełnie innego. Wylał mi się wyrostek, z którym sobie biegałam i zaraził mi cały organizm. Lekarze powiedzieli, że nie przeżyję tej operacji. Więc powiedziałam do widzenia. Do zobaczenia gdzie indziej. I obudziłam się rano skąpana w promieniach słońca. Na początku nie wiedziałam zupełnie, gdzie jestem. Kiedy już do mnie dotarło, to się zorientowałam, że dostałam kolejne życie po to, żeby się obudzić, żeby coś zmienić. Później rozmawiając z Marysią, powiedziała mi, że często mam tak, że budzę się rano i mam wrażenie, że ciągle jestem we śnie, że ciągle trwa kontynuacja snu. A Marysia powiedziała mi, że to jest to samo. Wówczas zaczęła się moja droga poszukiwań w stronę świadomości. Odeszłam niejako od filozofii i psychologii, chociaż to się wszystko przeplata, i zwróciłam się w stronę jaźni. Oglądając filmy o ziołach głównie, bo również zielarstwem się zajmuję od dziecka praktycznie. Natrafiłam na Czesia kanał i spodobało mi się to, co robi. Zaczęliśmy pisać i tak się poznaliśmy. I postanowiliśmy połączyć naszą moc twórczą i razem kreować te artystyczne działania. Otwarliśmy agroturystykę. Czesiu nakręca filmy. Ja zbieram zioła, szyję. Kreujemy
z miłością w działaniu. Jestem teraz tutaj, w miejscu nazwanym Puszcza Notecka nad rzeką Warta. Miejsce nasze nazwaliśmy Wartygaj, bo jest obrośnięte mnóstwem drzew. Swoją stronę zmieniłam na zwierciadło przyrody. Odzwierciedle przyrody odbijam siebie. I to, co widzę w naturze. A Ula Kej to tak zwany przypadek. Kiedyś wpisałam Ula przekornie przez uskreską. I gdzieś w wyszukiwarce okazało się tłumaczenie, że to jest fala. Czyli energia. Fala, energia, przepływ. Okej. No skrótem od nazwiska. Ale w połączeniu zabrzmiało fajnie. Energia jest kluczem. Energia miłości. Aby móc tu być, kolejny raz zrzekłam się wszystkiego. Całego domu i tak zwanego majątku. Aby robić to, co kocham, w czym tak pięknie odnajduje się moja natura. Przyszłam nazbierać skrzypu. To jedno z wielu ziół, którymi będę mogła się z wami podzielić we wspólnym przepływie serca do serca. Te wszystkie myśli i słowa to iluzje. To coś przeze mnie w przestrzeni pustki i ciszy. Coś się przejawia za pomocą słów, abyśmy wszyscy mogli się rozpoznać, porozumieć i rozpoznać. No tak naprawdę wszyscy jesteśmy do siebie bardzo podobni. Jeśli nie mamy podobnych doświadczeń, chociaż one się przeplatają bardzo często, to w pewnym czasie zadajemy podobne pytania. Też o różne w różnym okresie, na różnym etapie przychodzą do rozpoznania i odpowiedzi. Żyjąc tu i teraz, odpowiedzi pojawiają się przed pytaniem. Bo nie ma pytań. Jest cud bycia, życia i mający początku, ani końca. Ojej.
Ja ty. Dziękuję, że jesteś tu. Urodzinowy mój. Być z pełną mocą w życiu, którym jesteś. Cudowne życzenie. Świat jest na tyle rzeczywisty, na ile ty jesteś nierzeczywisty. Rzeczywisty. Wszystkie obrazy, dźwięki, to wszystko, co pojawia się w obszarze zmysłów, jest tylko zabawą dla umysłu. Obrazy jak piksele nałożonych na siebie barw, które odczytują receptory naszych oczu. Umysł świeci światłem odbitym od siebie. Świat jest postrzegany jest częścią mentalnego istnienia. Ten świat się składa z różnorodności, które są częścią tego umysłu. A umysł ma swoją substancję, ja. No i jego istnienie i samoświadomość są oczywiste. To jest istota. Ja. To jest istota absolutna. Ciągła w stanach snu, czuwania, snu na jawie, przebudzenia, która z ciszy wyłania się w formach i bezforemności, wyrażając się na różne sposoby.
cała historia opadła, jak moje powieki. Jaka była moja natura? Się odnieść do tak zwanej przyszłości. Trochę buntownicza. Nie dawałam się ustawić według czyjegoś widzimisię. Ale też nie traktowałam życia zbyt poważnie. Podważałam takie zasady i reguły. To była cudowna zabawa. Chodzenie pod prąd i rezygnowanie z różnych rzeczy. Brak chęci posiadania i przywiązania. Ja jakoś w tych przeciwnościach, wyzwaniach odnajdywałam radość brania życia pełnymi garściami. Tak zwana życiowa mądrość nie da się ustawić w szeregu. Każdy z nas jest inny. Każdy robi wszystko najlepiej, jak potrafi. Wszystko i wszyscy są twoim lustrem. Co wysyłasz, to wraca. Wszystko, co mówisz, mówisz o sobie i do siebie. I nie traktuj siebie tak poważnie. Nikt oprócz ciebie tego nie robi. Kiedyś bym powiedziała, że wrócę, jak skończą mi się filmy. Mając na myśli te do aparatu analogowego. A dziś mam głębokie odczucie powrotu do swojej pierwotnej natury. Bo skończyły się wszystkie filmy. Czyli projekcje na mój temat i otaczającego świata. I wiara w myśli. Żadne myśli nie są moje. Być jak płynąca rzeka. Ufaj swojej wewnętrznej prawdzie, intuicji. Takie się słowa ze świadomości, poczucia jedności przejawiły. Jesteś miłością w działaniu, to jest prawda. Jesteś miłością. Nie ma innej prawdy oprócz ciebie. Ty jesteś prawdą. Kocham cię. Jeśli w tych zaroślach jest bodziszek cuchnący. Już chyba przekwit jest. Trochę trudniej go znaleźć. No mamy się.
kwiatuszki. Jeszcze troszkę widocznie. Cudowne ziółko na przykład na wspomożenie wątroby. Są koleżanki. Przepiękne. Ale mają rzeczywiście specyficzny zapach. Takie przejście z lasu pełnego zieloności i głosów ptasich. Na łąkę przestrzenną życia wszelkich możliwości. Taka cudowna zabawa i teatr wody. Bóg, źródło, przestrzeń, świadomość, światło, serce. Wiele określeń na jedno słowo. Na jedną świadomość. Na jedno ja jestem. Boże, co ja teraz będę robić? Nudy, panie, nudy. Można w jednym zdaniu. Jaśniejąca ze źródła przestrzeń serca świadomości. Świadomości serca. Ładne. Gdzie tego szukać? To ty jesteś tym i czym, czego szukasz i tworzysz swoją rzeczywistość. Kiedyś pamiętam, pogubiłam się z tym, kto jest kim. A to jest ta sama postać. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, przed sobą samym. Nie możesz tego znaleźć nigdzie na zewnątrz, jest to w tobie. Możesz studiować różne pisma, chodzić na spotkania, na satsangi. Możesz próbować leczyć przeszłość, której nie ma. Grzebać w piwnicy tego, co było wczoraj. Można odpuścić i po prostu już tu być. Jesteś tym, tym wszystkim. Tym, co kreujesz. Możesz już przestać szukać czegokolwiek. Nabijać się z czegokolwiek, podważać. Bo to ty wykreowałeś ten świat. Świat, który tak wyglądał, a nie inaczej. Być może to było do czegoś potrzebne. Było potrzebne do tego, żeby dojść do tego miejsca, w którym się jest. I zostało czyste bycie. To wszystko. Wdzięczność.
A co na to inni i media społecznościowe? Nie ma innych. My wszyscy jesteśmy częścią nas samych. A wszystko, co mówimy, jest o sobie. O sobie. I do siebie. Medium jest tylko narzędziem, przekaźnikiem w spontanicznym przejawie naszych myśli, które płyną z źródła. Swoimi odpowiedziami i przejawami wspieramy tym samym bliźnich w ich drodze, w drodze, w której oni sami są. W drodze dojścia do swojego ja jestem, do swojej istoty. Gdzieś stanę, zbiorę się w sobie i stąd odejdę. Wszyscy jesteśmy oświeceni. Tylko niektórzy myślą, tylko myślą. Dlatego nie widzą tego, co jest przed myśleniem. Czas podciąć pomidory. Inaczej wszystko idzie w liście, nie w owoc. Nie jesteś swoim ciałem. Ciało, jak i wszystko, jest zmienne i przemijające. To oczywiste. Wszyscy stąd odejdziemy. Z formy ciała. Ale jesteś zdecydowanie czymś więcej. Czymś nieprzemijającym. Słowa są tylko mozaiką, wachlarzem wielobarwnym. Musisz to sprawdzić, bo słowa wskazują jedynie na coś. Prawda jest zawarta przed słowami. Jesteśmy przestrzenią, jedną łąką, chociaż płatki każdego z tych kwiatów układają się troszeczkę inaczej. To w tej jedności i wyrażaniu się na różne sposoby tańczymy razem jeden wielki taniec życia. Czy kwiaty przyjmują się tym, co przemija, tym, co już było, czego nie ma? Kwiaty wystawiają się do słońca i rosną same. Po prostu są.
No właśnie. No i co ty o tym myślisz wszystkim? Nie wiem, niech ja to wszystko wymyśliłam. Pomidor. Jak pomidor? Pomidor! Pomidor! Zaszłą zabawę w pomidora? No tak. O, włączyłeś nagrywanie! Jak zbadać ja jestem? Poprzez wykluczenie, kim nie jesteś. Bo tylko tracąc zyskasz. Sprawdź, skąd odbywa się patrzenie. Puść chwytanie i łapanie się czegoś, a rzeka życia sama poprowadzi. Kiedy odpuścisz i poddasz się prowadzeniu, to poczujesz się zaopiekowany przez życie. Bo nikt nie może się dostać tam, gdzie już jest. Już jest bycie, serce, świadomość. Wszystko. To nie jest w żadnym konkretnym miejscu, a jednocześnie wszystko w nim jest. Pole zawsze dąży do równowagi i harmonii. Wszystko jest w ciągłym przepływie. Rzeczywistość wokół nas jest holograficzna i fraktalna. Świat zmienia się przez ciebie, więc jeśli ty się zmieniasz, to zmienia się cały świat. Jeśli ty zmieniasz postrzeganie, to zmienia się wszystko wokół ciebie. I kiedy dbamy o swoją równowagę i ciszę i zwracamy się do siebie, to nic, co się dzieje na zewnątrz nas, nie może zaburzyć naszego spokoju. Bo można o coś walczyć, a można coś wybrać. Jeśli jesteś pełnią, to i pełnia przejawia się w twoim życiu. Bo kreujemy poprzez i dzięki uwadze i energii. A lustro wokół nas jest polem energii, cząstek elementarnych. Więc tam, gdzie jest uwaga, tam jest moc kreacji. I to wszystko przejawia się w naszym hologramie życia. Kilka dni temu napisałam wiadomość do Michała Sornata. Ananda, witaj Michale. Z radością chcę się podzielić z tobą historią, w której w bezmyślnym śnie snu wziąłeś udział. Od momentu, kiedy zarezonowały serca nasze, czasem przychodziło takie westchnienie. Boże, czemu tak tworzysz, że Michał z tym cudnie pięknym, co o tobie niesie, dociera do tak małej ilości istot?
Pytania już nie ma, bo świadomość rozwinąwszy, za to wraz z widzeniem Ciebie w tej roli nauczyciela i z serca myśli, aby tak było bardziej, przyszedł sen. Michał siedzi w jaskini ubrany w zgrzebną szatę z kapturem na głowie. Wokół tłum ludzi ze spuszczoną głową w geście wdzięczności. Wśród nich widzę siebie. Spoglądam na ołtarz za Twoimi plecami. Tam kwiaty, zdjęcie Ramany Maharishi i tak się wpatruję. Kto jest na drugim zdjęciu? Nie widzę. Podchodzę bliżej, patrzę z niedowierzaniem i śmiechem, a tam ja. A Ty podnosisz wzrok zza kaptura i śmiejesz się razem ze mną tak, że płyną Ci łzy. Obudził mnie ze snu we śnie, do snu na jawie śmiech i trwał jeszcze długo w tym cudnym stanie poza umysłem. Wdzięczność. Sen zaś urodził jaskinię w kempingu. Kiedy sprzątałam przed przyjazdem gości, jakoś się tak odczuło uodosobnić tam. Uszyłam złote firanki dla gości. Ale gościuwa jestem ja. Ja. To wszystko. I teraz tak przyszło. Nagrywam krótkie sceny z tego bycia w jaskini. Pozwolisz, że umieszczę tą wiadomość w filmie. To jest świadectwo. Tak czuję. Odpowiedź Michała. Śmiałem się teraz, jak to czytałem. Nic do dodania. Tyle symboli, esencji, ile istnień. A jednak z jakiegoś powodu zobaczyłaś tam mnie i siebie. Jasne, niech się szerzy Kemping Sutra. Ja. No nie bez powodu, bo jedno istnienie tańczy w rytm sutry serca. Dzięki za Twoje wyciągnięte dłonie, z zaproszeniem do nauki nowych, olśniewających piruetów. Tyle symboli w tych 7 złotych girlandach. 3 po prawej, 3 po lewej, 1 po środku. Właśnie pojawiła się w treści posta na FB odpowiedź na bilet z teatru. Niezła sztuka. Dziękuję, kocham Was. Dziękuję też sobie za to, że byłam gotowa podjąć to wyzwanie. Alleluja. Przyjmijcie zaproszenie do tańca Sutry Serca. Niech w naszych sercach na zawsze rozbrzmiewa miłość, błogość i harmonia. Wszystkiego cudownego i błogosławieństwa dla wszystkich. Wyciągam do Was swoje dłonie.
Czerpiesz ze studni, a w studni nie ma nikogo. Wróciłam. Nadal noszę wodę ze studni. Ale jakby inaczej. Obieg otwarty. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy. Złota świątynia w twoim sercu. Kochani, jestem na mojej górze Zeteru, miejsca skąd patrzę na słońce o zachodzie, a słońce patrzy na mnie i tak jesteśmy jedno. To było 7 dni kreacji, tworzenia. W ciszy serca i powrotu do swojej istoty i esencji jam jest.